mgła dzisiaj w Warszawie. Dzień dobry Państwu. Cześć. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać na temat komunikacji, ale w takim specyficznym ujęciu, w takiej specyficznej sytuacji, czyli w sytuacji sprzedaży. I konkretnie w sytuacji, kiedy najpierw jako sprzedający wymyślacie jakiś scenariusz sprzedaży, a potem ten scenariusz sprzedaży sobie sam funkcjonuje bez Waszego już udziału. No i dzięki temu to ma jeden duży plus, że możecie wtedy się zajmować czymś innym, ale to ma też duży minus, że nie macie możliwości skorygowania tego procesu sprzedażowego w trakcie jego trwania. Czyli to jest trochę taka robota sapera. Albo się uda, albo wybuchnie. Bo czy zauważyliście coś takiego, że w momencie, kiedy chcecie na przykład kupić jakiś towar od jakiejś firmy, w której robiliście niedawno zakupy, to w bardzo, bardzo dużej ilości przypadków jest to działanie bardzo trudne? A przecież nie powinno być trudne. Przecież to sprzedawcy powinno zależeć na tym, żebyście właśnie chcieli do niego wrócić, żeby było łatwo. Żebyście się nie musieli wysilać. Jeżeli za pierwszym razem kupiliście, zapłaciliście, doszło do transakcji, no to przecież powinno być za drugim razem prościej. Ja bardzo dużo kupuję na Allegro, bo jest to dla mnie bardzo wygodne. Wchodzę sobie na jedną platformę, na której są ludzie, którzy sprzedają różne rzeczy, od kombajnu po papier toaletowy. Stamtąd sobie mogę wybrać, czego potrzebuję i no i tyle. I w jednym koszyku to mam, klikam raz kupuję. To jest bardzo wygodne. No używam Allegro dlatego, bo jeszcze Amazona w Polsce tak na serio nie ma, bo jakby był, to już dawno bym siedział na Amazonie. Na Allegro problem jest taki, że nie jesteś w stanie sobie wyświetlić listy transakcji w kolejności odwrotnie chronologicznej. Po prostu to nie działa. Bo tam można sobie sortować transakcje, ale po dacie zakończenia aukcji. A nie po dacie, kiedy wyście kupili produkt. Aukcja może być aukcją bez końca. No i wtedy, niezależnie od tego, czy kupicie w poniedziałek, czy w środę, czy w piątek, to Wam się ustawi na liście ta aukcja w tym samym miejscu. Po dacie można sobie posortować tylko i wyłącznie po dacie zakończenia aukcji, w której się wzięło udział. A jeżeli na przykład są aukcje, które się nie kończą, bo to są tak zwane oferty sprzedażowe, czyli dopóki sprzedający ma w magazynie towar, no to dopóty to jest oferowane. No to taka aukcja jest na przykład, ona jest nieskończona, dopóki się wszystko nie sprzeda. No i no więc nie ma na Allegro możliwości wyświetlenia sobie swoich transakcji w kolejności odwrotnie chronologicznej. A do czego ja potrzebuję takiego sortowania transakcji? Do tego, żebym na przykład, jeżeli miesiąc temu kupiłem sobie jakieś dwa mydła na Allegro i chciałbym w tym miesiącu je też kupić, to ja chcę je kupić od tego samego sprzedawcy. No tak, no jeżeli transakcja poszła dobrze, jeżeli jestem zadowolony z tego towaru, no to ja chcę dać zarobić temu człowiekowi, który poprowadził tą sprzedaż dobrze i w związku z tym chcę do niego wrócić. No i Allegro strasznie mi to utrudnia. Także Allegro, jeżeli nie chcesz, żeby cię zjadł Amazon, jak za chwilę wejdzie do Polski, to może spróbuj tak zrobić. W Decathlonie z kolei jest taka sytuacja, że oni bardzo dużo maili wysyłają, jak się u nich zrobi jakieś zakupy, ale w tych mailach nie ma kompletnie żadnej treści, takiej używalnej. Po prostu nic. To w treści tego maila nie umieszcza w ogóle listy przedmiotów, które u nich kupiliście. Po prostu nic. Ani nie ma linku do produktu, który kupiliście, ani nie ma, nie wiem, nawet nazwy tego produktu, ani nie ma ceny. Nie ma nic. Jest: przystąpiliśmy do realizacji zamówienia numer 238532. I tyle. Także bardzo, bardzo Was proszę, jeżeli projektujecie jakiś sklep internetowy, albo jeżeli sami budujecie jakiś sklep internetowy, zwróćcie uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli wysyłacie jakieś maile do klientów, to niech te maile będą pełne informacji ważnych, użytecznych. Niech tam będzie łatwo znaleźć informacje. Niech klient w tym mailu znajdzie informację o tym, nie tylko jaki numer miało zamówienie, bo to go w ogóle nie interesuje. Natomiast, żeby tam było napisane, co kupiliście, za ile pieniędzy, żeby był klikalny link do tego towaru, bo to będzie użyteczna informacja. I druga sprawa, bardzo ważna, to żeby było łatwo robić u Was zakupy cyklicznie.
co jakiś czas, bo ludzie często wracają do tego, co się u nich w życiu stało. Wracają, jeżeli kupią swój ulubiony papier toaletowy, to będą chcieli kupić go jeszcze raz, jak on się skończy. I wtedy powinno to być bardzo łatwym procesem. I wtedy biznes i wasz sklep internetowy będzie szedł do przodu po prostu tak, że żadne statystyki nie będą w stanie tego wytrzymać. I tego wam życzę. Na razie. We'll be right back.